miast, powiedzmy Poznanie, Buty miało miejsce 500 lat wcześniej. Jak można te dwie rzeczy pogodzić? Bo jeżeli przyjmiemy, że Budda powiedział prawdę, że po prostu musimy poznać nasze prawdziwe bycie, to w tym momencie chrześcijaństwo nie może być oparte na śmierci Jezusa, po prostu Jezus jedynie potwierdza to, co wcześniej przyjął Budda. Also das Christentum kann nicht, also du kannst Buddha und Jesus zusammenbringen, weil Jesus ist für uns gestorben. Jezus i Buddha mogą stać dla mnie na tym samym poziomie. Jesus war für mich ein Mensch, wie wir alle. Jezus był dla mnie człowiekiem takim jak wszyscy. Und er hat versucht zu seiner Zeit den Menschen ihr Wesen zu deuten gegen die Römer seiner Zeit, gegen die Pharisäer. I starał się swojemu środowiskowi wytłumaczyć swoje doświadczenie przeciwko poglądom tamtych czasów. Jesus hat versucht, rzymsko-żydowskich. Uns Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Starał się nam powiedzieć, kim naprawdę jesteśmy. Ich habe vorhin schon betont, wir müssen begreifen, dass unser Menschsein mehr ist als nur diese vordergründige menschliche Existenz. Że to, czym my jesteśmy, jest więcej niż to, za kogo się uważamy. Wir sind ein Ausdruck dieses göttlichen Seinsgrundes, der sich offenbart als das, was ich bin. W jego języku jesteśmy wyrażeniem tego boskiego. Betone, Jesus war ein Mensch wie wir. Jeszcze raz, on był tak jak my. Mit einer tiefen Erfahrung. Z głębokim doświadczeniem. Der versucht hat uns Menschen zu führen, zu begleiten in unser wahres Wesen hinein. I towarzyszył, towarzyszył ludziom do zrealizowania tego typu wglądu. Du musst wiedergeboren werden, und zwar hier und jetzt musst du endlich musisz begreifen, narodzić się na nowo, bist. Jak mówi do Nikodema, tu i teraz. Aus deiner Ego-Eingrenzung herauskommen in dein wahres Sein. Czyli narodzić się na nowo, czyli wyjść poza granice twojej struktury. Das ist für mich die Botschaft des Johannes Evangeliums. To jest dla mnie nowina Ewangelii.